Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się HP G7 17-calowym laptopem, który jest uszkodzony mechanicznie. I w tym filmiku chciałem Wam pokazać, co może się stać, gdy nie zadbamy o na przykład kontrolę śrubek naszej obudowy. Czyli od czasu do czasu proponowałbym każdemu z Was sprawdzić sobie stan wkręconych śrubek w Waszą obudowę, tak? Gdyż może brak jednej śrubki nie spowoduje, że Wam się laptop rozpadnie, ale może to doprowadzić do takiej sytuacji, jaka zaistniała tutaj. Czyli zobaczcie. Jedna śrubeczka i przy otwarciu matrycy mały ząg wyrwało się razem z zawiasem. A jeśli od czasu do czasu zerkniemy sobie na stan śrubek, to jesteśmy w stanie sobie takiej sytuacji zapobiec. Więc cóż, no, będziemy go rozbierać, zobaczymy, czy da się tutaj coś pokleić. Ponieważ no, to już nie jest zbyt nowy laptop i szkoda by było inwestować w niego, nie wiadomo jakie pieniądze, czyli zmianę urządzenia budowy, tak? Więc na tę chwilę spróbujemy to uratować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie zwracajcie uwagi na moją łysinę, tak? Bo ona nie jest tutaj kluczowa. I przy okazji, jak już rozbierzemy go, to żal by było nie sprawdzić, w jakim stanie jest układ chłodzenia, tak? Czyli od razu wyczyścimy go i nałożymy nową pastę na procesorze. Jak widzicie, tutaj te śrubki nie stawiają żadnego oporu, czyli po prostu od otwierania i od zamykania laptopa one po prostu się wykręciły, tak? I pewnego pięknego dnia po prostu poza odkręconą śrubką doszło też do wyrwania słupków mocujących, tak? Te śrubki, ten zawies. W większości przypadków da się od nowa wygrzać te słupki mocujące. Jeśli znajdę jakiegoś tutaj, to Wam pokażę. Ja na płot nie rzucam też żadnym poczy. O. Tutaj znaleźć jakiegoś. Ja przepraszam, że cicho mówię, ale koncentruję się teraz na znalezieniu takiego gwintu. O, właśnie, znalazłem go. O, to są różnego rodzaju te gwinty, tak? To jest coś takiego, nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. I one po prostu, te gwinty się wyrywają z obudowy, tak? Z plastiku. No, a tutaj mamy przykład, on jakiś z całym słupkiem po prostu się urwał, a i sobie gdzieś tam poleciał. No, my sobie go później może wykorzystamy tutaj w tym laptopie, tak? Więc odkładam go gdzieś na bok, bo i tak będzie pewnie nam za chwilę potrzebny. I kontynuujemy rozbieranie obudowy. Widać to tutaj. Nie tylko z jednym mamy problem. No nie, akurat tutaj. Tylko z porządku. Odkładam sobie na bok. Wyjmijmy sobie list twardy. No, ktoś tutaj już zainwestował, założył Kingstona i całe 120 giga, super. Na pewno laptop żwawie i działa. Cztery giga RAM-u, standard DDR3.
nagrywa reczkę. I resztę śrubeczek. Już tutaj raczej nic nie będzie, ale pozwolimy sobie ją wykręcić. A to jest to, co zostało tylko szybko mocująca klawiatura. Jeśli jakieś nie zostawimy, to weźmiemy się teraz, no jeszcze jedno. Weźmiemy się zaraz za delikatne otwieranie skrzydła, tak żeby i doprowadzić do jeszcze większego uszkodzenia niż jest do tej pory. Jakoś sobie tutaj to przytrzymamy. Postaramy się to jakoś otworzyć. O, widzicie? Teraz to jest bardziej widoczne. To jedna luźna śrubka, może dwie. I mamy mały problem. Teraz po co? Nie lubię. Czyli wyciągamy tutaj trzaskę, którą zawsze stawiłem opór. Niestety, żeby wyciągnąć klawiaturę, żeby rozebrać całą drogę, musimy wyciągnąć tą klawiaturę, więc samo odkręcenie śruby wam nic nie da. Musicie pamiętać, że tutaj są takie malutkie zakrzaski, które trzeba nacisnąć, żeby wyciągnąć klawiaturę. I jak już widzicie, za ciekawie nie jest. Nie wiem, czy to ujrzycie, ale cały laptop jest zasłany kurzem. Więc raczej dawno tutaj nikt nie zagląda. A że klawiatura nie jest w żaden sposób osłonięta, żadną folią, więc przez dziurki, gdzie mocowane są przyciski, ten kurz dodatkowo sobie wpada do środka, tak? Więc jeśli ktoś sobie je lub ma nieporządek w domu, to widzicie, co się dzieje. A kilka razy puknąłem klawiaturę, nie wiem, czy to będzie widać, ile się wysypało w kurzu. Okay. Ale to nie o tym. Będziemy teraz rozmawiać i to będziemy się skupiać na dalszemu rozpieraniu budowy albo to, co zostało do rozebrania, bo częściowo to one już się same rozebrały albo ktoś ją rozebrał, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Teraz musimy odpiąć, zacznijmy już od tego miejsca, gdzie on już się sam rozebrał. Jeśli odkręciłem wszystkie śrubki, to raczej powinniśmy się dostać do środka. Teraz mam troszkę utrudnioną sprawę, bo nie chcę już tego skrzydła otwierać i zamykać. Więc muszę to sprawdzić najprawdopodobniej. Jeszcze została jakaś śrubka. A oczywiście. Jeśli nie jesteśmy pewni, to lepiej sprawdzić niż szarpiąc. Mamy sobie połamać obudowę, tak? Myślę, że teraz już to będzie wszystko. Złośliwe rzeczy martwe, oczywiście. Jeszcze jedno tutaj. Śrubek jak most w
Moskwie rady. Mam nadzieję, że trzeci raz już będzie dobry raz. Czy mam wszystko wpięte? Ok. Widzicie? Tak jak mówiłem, zobaczcie. Przemknąć czegoś, żeby mi się laptop nie przewrócił. Zobaczcie. Rozwalone. Ja zazwyczaj radzę sobie w taki sposób, że wtapiam go jeszcze raz. Ewentualnie wtapiam go niżej i zalewam klejem i dodatkowo, ewentualnie jeśli go wtapiam troszeczkę niżej, to stosuję dłuższą śrubkę. I to pomaga. Wiadomo, to już nie jest to, co fabrykę stworzyła, ale zdaje to egzamin. Teraz niestety przy tego typu naprawach, niestety, ale musimy zdemontować płytę główną, żeby sobie zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniu płytę główną, bo wtedy to już będzie w ogóle i tak. Wszystkie złącza dysku, głośniki, kontrolki dysku, wszystko co nam się rzuca w oczy, tak? Nie zapomnijmy tu jeszcze od spodu, będziemy musieli odpiąć źródło zasilania. Ja pozwolę sobie tutaj podeprzeć czymś tą matrycę, żeby ona mi się nie przewróciła. I po powrotku będziemy szukać, tutaj tak, to jest akurat laptop 17-calowy, więc śrubka jest tutaj. W wersjach 15 i 6 cala zazwyczaj te śrubki są w innym miejscu, ale to już jest opisane na płycie, że jeśli płyta jest używana w laptopie 15 i 6, na przykład 17, to gdzie jaka śrubka, czyli 15 i 6 będzie na przykład oznaczone 15 i 6, żeby trzeba wkręcić, a jeśli wkładamy w 17-calowy, no to będzie oznaczone 17, czyli w każdym przypadku ta śrubka jest umiejscowiona w innym miejscu. Z tego co pamiętam, to chyba są dwie. A nie, tutaj nie ma dwóch śrubek, jest tylko jedna, ale trzeba odkręcić kartę Wi-Fi, ponieważ karta Wi-Fi trzyma nam płytę. Właśnie ta druga śrubka to jest śrubka, która mocuje nam kartę Wi-Fi. I teraz tak, w przypadku kiedy, akurat tutaj mam oznaczony 1-2, ale w przypadku kiedy nie ma tego oznaczenia, ja sobie czarnym markerem stawiam kropeczkę w miejscu na przykład, gdzie jest antena Mino czy AUXa, żeby po prostu sobie nie pomylić i później jeszcze raz nie rozbierać laptopa. Tutaj akurat w tym przypadku, gdzie ta karta jest na wierzchu, to nie ma żadnego problemu przy włączeniu laptopa i gdy się okaże, że na przykład jest słaby zasięg naszej sieci, no to sobie wkręcamy dwie śrubki i przekładamy tylko kabelki, to nie ma problemu. Ale są laptopy, które mają kartę umieszczoną w środku, więc jeśli się pomylimy, no to czeka nas kolejne rozbieranie i przekładanie tych anten pod Wi-Fi. No i tutaj już raczej nic nie powinienem trzymać. A nie, może jeszcze trzymać od spodu złącze SATA od dysku, bo od góry jest mocowane SATA od nagrywarki, a od dołu jest złącze SATA od dysku. Więc tutaj nam zostało tylko jeszcze odpiąć złącze. Dokładny model tego laptopa wrzucę wam w opis filmu. Widzicie? Już kurz wydostaje się na zewnątrz. Więc nawet od razu w ciemno mogę powiedzieć, że tutaj brzeg radiatora pewnie będzie zabity. Że nawet nie będzie prześwitu. I ja go tutaj nie widzę. Więc powiem wam tak. Może i dobrze, że po prostu ta obudowa się... Znaczy dobrze i niedobrze, że ta obudowa uległa uszkodzeniu. Ponieważ przy okazji
wyczyści mu układ wentylacji, bo tak może nikt by się nigdy nie zorientował, że trzeba ten układ wentylacji też czyścić i wymieniać tą płytę, tym bardziej, że to jest procesor drugiej generacji. No niestety w dzisiejszych czasach on troszkę już może nie domagać, więc tym bardziej generuje większe troszeczkę temperatury. Do tego jest jakaś tam grafika dedykowana. No i za chwilę możemy mieć jakiś tam problem, przegrzanie, padnie grafika i laptop już niestety, naprawa jego będzie nieopłacalna, tak? Więc bojga złego, lepiej, że tak się stało. Ale nie będziemy się tutaj nad tym długo rozgadywać, to sobie na razie odłożymy i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tutaj będzie większy problem. Teraz była to lekkie zniszcie. Nie wiem, jak tutaj postawić. O, widzicie? Pewnie teraz widzicie. Śrubka razem ze słupkiem po prostu wyszła sobie na spacer z plastiku. Widzicie? Więc dbajcie po prostu o to, żeby kontrolować, czy wasze śrubki są dobrze przykręcone, czy po prostu są, bo bywały też przypadki, że te śrubki po prostu się odkręciły, tak? Więc kontrolujcie sobie śrubki obudowy. Zobaczcie. Gwinty są razem ze śrubkami w zawiasie, a powinny być pobudowy. Tak wygląda nasza obudowa. Nie wiem, czy będę w stanie wam pokazać to na wizji. Zaraz to zobaczymy, ponieważ to nie będzie tak łatwo, więc chyba sobie to odpuścimy. Będzie nawet część plastików i stickerów sobie odleciała. Więc okej, żeby dalej nie zanudzać, to ja po prostu zrobię sobie teraz czyszczenie, a tym się zajmę później. Więc z pozoru zaczniemy od prostszej sprawy, tak? Czyli odkręcamy układ chłodzenia. Kolejny raz, jakby ktoś pytał, jestem podpięty do uziemienia. Więc raczej tutaj się nic nie powinno stać. Tutaj raczej proponowałbym zachować kolejność odkręcania śrubek, jak tutaj mamy na znacznikach, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w tym przypadku. Gwarantuję wam, że pasta w takim stanie to jest tak, jakby jej nie było. Czyli raczej ona blokuje, a nie odprowadza temperatury. Więc to sobie zaraz posuniemy. Okay. To jest dobre w HP-kach, że wentylator jest skręcony, czyli wentylator sobie można po prostu rozebrać. Odkręcamy dwie małe śrubeczki, dwa zatrzaski i zobaczcie, ja jestem pewien, co tutaj będzie. Proszę bardzo. Prorok czy co?
Widzicie, jak ten laptop miał się nie grzać. I też podejrzewam, że wysoka temperatura, która cały czas istniała w środku tej obudowy, też się przyczyniła do tego, że plastik po prostu skruszał, tak? Więc śrubki jedną drogą i jedną drogą. Problem ze śrubkami to jest raz i dwa, czyście swoje laptopy. Zobaczcie. Nadmiar kurzu wyszedł bokiem. Widzicie? Więc tak to z grubsza wygląda. Normalnie użyłbym do czyszczenia sprężarki, tak? Ale nie chcę wam tutaj huczeć, więc zrobimy sobie to za pomocą pędzla. Tak, dla ciekawostki powiem wam, że tutaj osoba, która korzysta z tego laptopa, a raczej nie pali. Bo osoby, które palą, to wygląda jeszcze gorzej. Jest po prostu czarne. No i przy tym emanuje z tego niezbyt ciekawy zapach. Widzicie, zobaczcie. Tutaj idzie ciepłowód. Czyli mamy 2 razy po 5 mm. Dwa razy po 5 mm tak naprawdę tylko prześwitu, gdzie to powietrze może sobie ujść na zewnątrz, tak? I dzięki temu temperatura jest w stanie schłodzić nam radiator i później odprowadzić już chłodniejsze powietrze czy na odwrót. Szybciej to powietrze może sobie po prostu ujść przez ciepłowód, poprzez ten radiator. I teraz zobaczcie. Dość mały prześwit i dodatkowo jeszcze zabity kurzem, więc problem sam się, jak to się mówi, pojawia. Widać, teraz nie wiem, czy to będzie widać na... Widzicie? Cień? Mamy prześwit. I nie jest on wcale aż tak bardzo duży. I nawet w drugą stronę, widzicie? Zobaczcie. Teraz może lepiej to widać. Widać mojego palca, prawda? No, ruszam, nie? Albo cień mojego palca. No nieważne, bynajmniej jest czysto. Teraz zastosujemy sobie troszkę alkoholu i wyczyścimy to coś, co było kiedyś pasta. Sobie skorupka. I to jeszcze po rozpuszczeniu izopropanolem, tak? Zobaczcie. Tak jak już mówiłem, to raczej nie odprowadzało. Ta pasta raczej nie odprowadzała ciepła. Wręcz przeciwnie. Raczej to wszystko kumulowało na graficie. Tudzież na procesorze. Teraz tak, jeśli chodzi o ciepłowód, tutaj radiator, ok, to nie ma żadnego problemu, ale jeszcze widzę, że coś zostało. Tutaj nie ma większego problemu z czyszczeniem. Jeśli chodzi o procesor, też nie wróżę wam wielkiego problemu, ale jeśli chodzi o grafikę, to już musicie zwrócić na to uwagę, że na grafice, na powierzchni grafiki macie bardzo dużo kondensatorów, więc jeśli nie chcecie sobie uszkodzić, to radziłbym tylko oczyścić sobie same rdzenie. A tutaj okolice rdzenia już po prostu, jeśli nie czujecie się na siłach, to proponowałbym wam zostawić, ponieważ to wam nie będzie w jakiś tam duży sposób przeszkadzać, ponieważ
to miejsce i tak nie styka się z radiatorem. Styka się tylko miejsce rdzenia. Więc ktoś, kto nie czuje się na siłach, niech po prostu tylko sobie oczyści sam rdzeń, powierzchnię rdzenia, tak? Tak jak ja to przypuśćmy zrobiłem. Ale ja po prostu wiem, jak to zrobić. I poleję sobie to troszkę alkoholem. Niech to troszkę odczeka. Odtaje, jak ja to mówię. I w międzyczasie oczyszczę sobie rdzeń procesora. Tutaj już nie ma problemu. Niekiedy zdarzają się pojedyncze kondensatory na powierzchni procesora, ale to rzadko. Procesor mam oczyszczony. Teraz zostało nam... Ja stosuję do tego szczoteczkę do zębów. Widzicie? Nie wiem, czy to dobrze widać. One raczej nie powinny mi utrudnić, ani mi popsuć. Dodatkowo można się wspomóc na przykład jakimś plastyczkiem lub wykałaczką, tak? Na pewno nie żadnym śrubokrętem, ani żadnym metalowym narzędziem. Tak jak mówię, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, więc ja bym to w taki sposób już zostawił. Czyli na tym etapie myślę, że to jest ok. Ponieważ, tak jak powiedziałem, ta pasta już nam w niczym nie przeszkadza, a jeśli będziemy nadgorliwi, to możemy sobie mimo wszystko uszkodzić kondensator czy jakiś element. No i wtedy będziemy wymieniać sobie grafikę. I jeśli chodzi o wentylator, to też jest fajny myk, widzicie? Możemy sobie go też, rotor, czyli tak zwany wirnik, osobno stoją, osobno. Proszę bardzo, jak nowy. I tutaj też są różne szkoły. Niektórzy dmuchną sprężarką i okej. Okay. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie zbierzecie sobie, bo tak, jeśli już laptop jest naprawdę rozłożony na czynniki pierwsze, więc ja to robię bardzo dokładnie, bo po prostu dłużej to posłuży, tak? Chodzi o to, że jeśli z łopatek wirnika nie zbierzemy tego kurzu, tak, to bardzo szybko do tego starego kurzu, tak, do tej kropowatej powierzchni z łopatki, zaraz zaabsorbuje nowy kurz, tak? No i z czasem po prostu skróci to czas, jak to się mówi, czystości tego wentylatora, tego układu chłodzenia. Więc ja przykładam się do tego. To też trzeba robić z głową, jak to się mówi, i nie siła razy gwałt, ponieważ musicie się liczyć z tym, że te łopatki już przepracowały kilka lat i one też pod wpływem temperatury ten plastik już zmienił swoje właściwości. Więc jeśli będziecie mocno szorować, mocno naciskać, to możecie się spodziewać też, że wyłamiecie sobie taką łopatkę. A jeśli już ją wyłamiecie, no to już raczej wentylator będzie do wymiany. Więc to będzie Wam generować nowe koszty. Więc jeśli ja już sobie praktycznie tak oczyściłem, to jeszcze dodatkowo pryskam to sobie nad jakąś matką. Pozwolę sobie tutaj położyć, on nie jest zbyt czysta.
psikam sobie dodatkowo alkoholem, tak, w tym przypadku nie żałuję, ponieważ to procentuje kiedyś, tak? I myję sobie to. Alkohol. I tak przygotowany wentylator. Alkohol szybko odparł, jak zobaczcie. Jest czysty, jest czarny. I gwarantuję wam, że dłużej posłuży. Jeśli chodzi o smarowanie, to raczej nie stosuję tutaj żadnego smarowania, ponieważ miałem kiedyś taki przypadek, posmarowałem jakimś smarem niewiadomego pochodzenia, pewnie jakimś chińskim, niby był, miał być zastosowany do, miał być właśnie do nasmarowania wentylatorów. I co się okazało, że on skleił wiatrak. Nie wiem, jak to się stało, czy coś się dostało dodatkowo, jakiś tam paproch, czy jakieś odrobina, nie wiem, jakieś tam ciała obcego, że po prostu wiatrak stanął. Więc wydaje mi się, że jeśli nie ma luzu na panewce i jest cichy, to ja zostawiam to w takim stanie, jak to się mówi, tak jak jest, fabrycznym. Ale to, mówię, są różne szkoły, różni ludzie do tego podchodzą, więc decyzję, czy będziecie sobie go smarować, czy nie, to już pozostawiam wam. Ja po prostu tego nie robię. I teraz to zostało nam... tylko skręcić wentylator. Ok. Widzicie? Funkielnówka nie śmigamy. Teraz pozostało nałożyć pastę. Też są różne szkoły, jeśli chodzi o nakładanie pasty. Ja wychodzę z założenia, iż ani nie dużo, ani nie mało, gdyż niedobór pasty stanowi problem. Oraz, jak to się mówi, gdy za dużo tej pasty nałożymy, też to nie jest zbyt dobre. Więc ja sobie nakładam tak, według swojego uznania. Rozprowadzam po całej powierzchni rdzenia, jak w przypadku procesora, tak jak w przypadku karty graficznej. W przypadku takiej Radeon. Nie przejmujcie się, jeśli wam tam coś wyjdzie poza rdzeń. Ta pasta nie przewodzi, więc i wygląda to tak. Można do tego stosować jakieś rodzaje pędzelki i tak dalej, tak dalej. Ja używam sobie jakiegoś tam kawałku plastiku i też jest dobrze. Zawsze powiem wam szczerze, wszystko jest lepsze niż przegrzewający się laptop, tak? Czyli jakąkolwiek metodą nie nałożycie tej pasty i też jeśli przykręcamy, to też starajmy się na krzyż, tak? Żeby po prostu nie narażać laminat czy też procesor na uszkodzenie, tak? Wracając jeszcze do tematu nakładania właśnie tej pasty czy czyszczenia układu wentylacji, to wiem jedno, jakbyście to nie zrobili, jakbyście tego nie wyczyścili, zawsze, ale to zawsze, to przedłuży wam życie waszego laptopa, tak? Ponieważ nawet może nie do końca poprawnie nałożona pasta, ale to jest zawsze nowa pasta, tak? Czy nawet niezbyt dokładnie, jak wam się tam uda wyczyścić ten układ chłodzenia, to też go wyczyścicie, odsuniecie miejsce, gdzie to powietrze sobie swobodnie wyjdzie, tak? Czyli ten laptop wam się nie będzie przegrzewał. Więc jakbyście tego nie zrobili, zawsze to jest lepiej niż nie robić nic. Więc z mojej strony to by było na tyle. Jeszcze raz pokażę wszystko zamontowane prawidłowo, z zachowaniem kolejności. I co, moi mili,
widzimy się dla Was za chwilę, a dla mnie po naprawie tej obudowy, tak? Więc podejrzewam, że nie będzie tak łatwo i prosto, więc dlatego widzimy się po krótkiej przerwie. Witam po krótkiej przerwie. Tak jak Wam obiecałem, jakoś udało mi się wrócić z tym filmikiem. Udało mi się naprawić te miejsca. Są one uzupełnione nowym plastikiem i dodatkowo jeszcze wzmocnione klejem. Tak to wygląda w dolnej obudowie i tak to wygląda w górnej. Widzicie? No ale jeśli uwierzysz na słowo, ten gwint jest z powrotem wtopiony w klejony. I wydaje mi się, że będzie to miało rację. Okej. I teraz tak. Będziemy robić to w odwrotnej kolejności, czyli najpierw zainstalujemy sobie matrycę, tak? Żeby zapobiec jakimś tam uszkodzeniu czy przerysowaniu płyty, najpierw lepiej włożyć sobie skrzydło. A i teraz może jeszcze Wam pokażę, bo tutaj jeszcze jest jedno uszkodzenie. Jak widzicie tutaj jeszcze jest oberwany jeden słupek. Tutaj nie było gwintu, tutaj był tutaj jeszcze taka kawałek plastiku, który trzymał łepek śrubki. I ja mam na to też swój taki patent. Tutaj nie da się tego przykleić w taki sposób, żeby to trzymało, tak? Więc ja sobie zawsze dopasowuję śrubkę z większym łebkiem niż był oryginalny, tak? Czyli na przykład zakładam sobie taką śrubkę, widzicie? I ona zatrzyma się tutaj na zewnętrznej stronie plastiku. I co też spowoduje, że będzie ta trzecia śrubka dodatkowo trzymać. Ponieważ jakiekolwiek próby klejenia tego plastiku tutaj, żeby zrobić tutaj jakiś dystans, żeby ta śrubka nie przelatywała, skończą się fiaskiem. Ponieważ za każdym razem, gdy będziecie tą śrubkę dokręcać, ona będzie tutaj wywierać nacisk i każdy plastik czy jakaś podkładka, cokolwiek co tutaj zastosujecie, to Wam na pewno odpadnie. Już to przerabiałem, dlatego wolę od zewnątrz dać podkładkę lub śrubkę z większym łebkiem, która się tutaj zatrzyma. Ewentualnie możecie tutaj sobie zastosować, jak nie macie takiej śrubki z większym łebkiem, możecie sobie tutaj zastosować na przykład podkładkę, tak? To tak na marginesie. Okej, kontynuujmy. Więc tak jak już wspomniałem, najpierw założymy sobie skrzydło matrycy, a dopiero później będziemy instalować płytę główną. Gdzieś posiadam przed boku. Rzeczem z głową, czy spadną bardzo płytę, nie jest tutaj. Rozmagnesowałem, więc założyłem sobie magnes i teraz go co chwilę gubię, bo się do wszystkiego przykleję. Może to wygląda niezbyt, ale uwierzcie mi, że trzymając skrzydło i dodatkowo przykręcając śrubkę, to nie jest wcale takie proste. A niestety, ze względu na to, że nie ma baterii, nie ma nic, co wyciąża spód obudowy, zobaczcie. Jeśli tylko ją puszczę, to ona się zaraz przewróci, więc jakoś muszę sobie tutaj z tym poradzić i podtrzymywać. Dlaczego tak? Bez magnesu lepiej się trzyma niż z magnesem. Wkręcamy nasze świeże, naprawione punkty mocujące. I gdzie nawet dosyć ciężko przykręca ta śrubka.
więc jest dobrze. Można teraz musimy zwrócić uwagę, ponieważ przerobienie naszych słupków nie zawsze. Później wszystko jest centryczne, więc na to też muszę zwrócić uwagę. Ja tutaj już nie chcę niczym ryzykować. Po prostu pozostałości kleju mogły pozostać na gwicie. Dlatego nie mogę kręcić jeszcze oczywiście. Nawet z dużą siłą jestem w stanie dokręcić te śrubki. Więc myślę, że coś z tej naprawy będzie. Tak. Z drugiej strony. Jedna śrubka. I foto w taki sposób. W taki oto sposób mamy przykręcone skrzydło. Delikatnie sobie odchylamy. Wpinamy złącze wyświetlacza. Tutaj jest odpowiednie takie miejsce po budowie. Myślę, że to nam się przez moment utrzyma. I teraz weźmiemy się za instalację płyty głównej. Analogicznie, tak jak wyjmowaliśmy, tak ją wkładamy. Zwróćcie sobie tylko uwagę, żeby sobie nie przetrzasnąć żadnych, to może się przesunę, bo chyba nic nie widzicie, żeby nie przetrzasnąć sobie żadnych tasiemek, czy też kabli od głośników. Przed włożeniem zawsze podejrzewam, że tę taśmę nie będziemy później włożyć. O właśnie, o to chodziło. Czyli ta taśma będzie pięta później. Czyli odchylamy sobie wszystko, co nam tutaj może podejść pod płytę. Przed definitywnym założeniem wpinamy sobie zasilanie. I jeśli nic nam tutaj nie blokuje. Aha, tutaj musimy sobie dobrze ustawić złącza jacków. O, widzicie, tutaj właśnie to jest to, co wam wspominałem, czyli jeśli to by był laptop 15,6 cala, to właśnie tutaj trzeba przykręcić. Tutaj jest miejsce na, widzicie, tutaj na 15,6, a w wersji 17 cala by tam się podkręcamy tutaj. To tak wracając do tego, co mówiłem wam wcześniej. I co, możemy sobie to nieco tutaj wpiąć. Złącza USB zasilanie mamy podpięte. I teraz tak. Do laptopów o wielkości matrycy 17 cali. I tak, teraz już wpinamy sobie taśmę w to miejsce, które wspomniałem wcześniej. Okay. Podpinamy sobie kontrolki dysku ze ścianą. I głośniczki.
I wstępnie tutaj mamy wszystko umiejscowione. Jeszcze jedna ważna rzecz, do której pozwolę sobie wrócić, to jest, zwróćcie uwagę, czy podpięliście wentylator, bo często się zdarza, że poskręcamy wszystko i okazuje się, że wentylator jest nie wpięty. Więc to też ma znaczenie, ponieważ później trzeba będzie znowu całego laptopa otwierać. Ja jestem pewny, że podpiąłem, no ale jak to się mówi, okaże się to dopiero, gdy uruchomimy laptopa. Ja nigdy nie skręcam na gotowo. Zawsze przykładam tylko budowę górną i wstępnie uruchamiam laptopa i dopiero wtedy, jeśli się uruchamia, wentylator zaczyna pracować, dopiero wtedy już skręcam na gotowo. I w tym przypadku zrobię to samo, że w razie, gdybym zapomniał czegoś podpiąć, to zawsze jest po prostu mniej pracy, mniej czasu trzeba poświęcić, żeby z powrotem rozebrać i ewentualnie usunąć swój błąd, tak? Czyli nie podpięcie wentylatora, czy nie przykręcenie jakiejś sztuki, czy czegokolwiek innego. Ok. Więc staram się zawsze zabezpieczać laptopa, gdyż gdy go ciągle przekręcamy, to jest narażony na to, że możemy go później, kładąc go na czymkolwiek, na biurku, na stole, jesteśmy narażeni na przykład, że jakaś rurka będzie pod spodem i jak na przykład go położymy, możemy go porysować, czy coś na stole. Więc lepiej jest zawsze jakoś sobie, czym kto ma sobie zabezpieczyć, tak? Ja w tym przypadku zabezpieczam folię bombarkową i jest ok. Tutaj też pozwoliłem sobie troszkę to przeczyścić, bo też to było zakurzone, więc też poza kamerą to oczyściłem. Słupek jest też wygrzany, więc tutaj z tej strony już powinno być wszystko ok. Wstępnie sobie tylko go tak podłączymy, nawet nie będę wkładał klawiatury. Podepniemy sobie parę tasiemek między innymi. Włącznik, który już nic nie jest potrzebny. Tak możemy zamknąć sobie budowę. Możemy, a nie musimy włożyć Wi-Fi, ale na pewno musimy włożyć RAM. Ok, bateria też nie jest konieczna, odpalimy, włączymy sobie go na... Tylko tutaj jeszcze ciekawa jedna rzecz, dlaczego to cały czas tak pręży, więc ja jeszcze pozwolę sobie zdjąć tą obudowę i zobaczyć, czy po prostu tutaj dodatkowo nie powinno być jakiejś śrubki, na przykład, która... mocuje płytę głównie. Widzicie, to tutaj odkształcenie laminatu powstało właśnie przez ten wyrwanie tego zawiasu, tak? I jakiś dłuższy czas po prostu był nacisk zawiasu na płytę, no i niestety płyta się już odkształciła, ale jeśli ją dobrze skręcimy, to myślę, że za jakiś czas ona wróci do jakichś tam pierwotnych swoich kształtów. Ok, ale wolałem zwrócić na to uwagę. Ewentualnie możemy jeszcze zrobić jedną rzecz. Zastosować sobie tutaj taśmę dwustronną, bo chyba ona też oryginalnie tutaj była. I podkleić sobie tę płytę, tak? Nie wiem, czy mi się to teraz tak uda. Spróbować warto, tak? Może to może zaszkodzić, na pewno nie zaszkodzi. Właśnie tak myślałem, że tak będzie.
może się pojawić. Po co zostało? Tutaj chyba to jednak nic nie pomoże. Ale spróbowaliśmy. Okej, dobra. Teraz nie traćmy czasu. Będziemy wkładać budowę górną. I podłączymy sobie tylko. Widzicie, tutaj się podwinęła ta świetla. Nie jest prawdopodobnie to prawda. No musimy. Może już nie będziemy musieli mieć, będzie wszystko w porządku. Może już drugi raz nie będziemy mieli zapinać. Na tym etapie tylko podłączymy sobie ładowarkę. Jak słyszycie, wentylator ruszył, a laptop się uruchomił, więc jak na razie wszystko jest w najlepszym porządku. Ok, wyłączamy i myślę, że możemy go już skręcić na gotowy. No ale teraz tak, ten problem z tą śrubką, to zostawimy sobie na koniec. Wszystkie śrubki będą na swoim miejscu, wtedy poszukam i dostosuję sobie. Dostosuję sobie taką śrubkę, żeby dodatkowo tutaj ten zawias wzmocnić. Tutaj też jest fajnie, że znaczy nie do końca, ale w niektórych przypadkach, w takich najbardziej neurologicznych punktach, producent opisał, jakie mamy długości śrubek, żeby później się nie okazało, że mamy brzuszenie, czyli znak taki po wkręceniu dłuższej śrubki, tak, że na obudowie będziemy mieli taką górkę, albo co gorsza, śrubka nam wyjdzie na zewnątrz przez plastik, albo wypchnie kołek mocujący, bo i takie przypadki się zdarzały. Miejmy nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie, przynajmniej w tym przypadku. Kontynuujemy sobie skręcanie. Jak już widzieliście, laptop bez problemu się uruchomił, więc problemów tutaj nie przewiduję. Macie pewności, nie jest za długa, to zawsze lepiej sobie znaleźć jakąś krótszą w to miejsce wkręcić, ponieważ tutaj mogła ona się gdzieś przykleić, mogła gdzieś
upaść. Więc ja zawsze w takiej sytuacji wkręcam sobie jakąś próbę. Tak? Zawsze tych parę śrubek mam. Za nadzór. Po prostu w takim sposób nie zaraz znajdę. Nie jestem pewien, ale gdzieś na śrubeczkę uleciało. Znaczy tutaj jest 3 mm, więc nie proponuję kręcać dłuższej, żeby sobie nie uszkodzić obudowy. Tak jak mówiłem, tutaj jest opis, więc tutaj się nie pomylimy. I mamy 1-2 tanki. Niczego w tym miejscu akurat nie ma, w niczym nie koliduje, więc niczego sobie nie uszkodzicie. Czy to 5 mm, czy 6 mm, to nie ma większego znaczenia. Zostawiamy sobie jeszcze dwie śrubki, które mocują klawiaturę. Jedna nam na pewno zostanie, ponieważ wykorzystamy sobie inną do przekręcenia tutaj tego uszkodzonego plastiku, tak? Ja sobie pozwolę znaleźć jakąś śrubkę, która będzie tutaj mi pasować. Długością i rozmiarem łeżka. Znaczy tak, tutaj na pewno będzie musiała być dłuższa. Musicie się z tym liczyć, że tutaj niestety, ale musi być dłuższa. Ponieważ ta śrubka niestety, ale będzie wystawać na zewnątrz. Widzicie, czyli musi być długa. Więc ja taką śrubkę będę miał z takim łebkiem. Zobaczę sobie na razie. Czyli tak ta się kręca. Czyli musi być dłuższa, czyli będę musiał mieć powyżej centymetra. Ciężko jest zawsze z takimi śrubkami. One są takie niestandardowe, ale w tym przypadku nie mamy innego wyjścia. Muszę zastosować tutaj jakąś podkładkę, ponieważ ten łebek jest zbyt mały i on nie zda tutaj egzaminu. Oprócz tego muszę znaleźć jeszcze jakąś podkładkę. Problem, ponieważ nie mamy takiej długiej śrubki z takim dużym łebkiem. Trzymać.
latach jeszcze się nie znajdę. Jak naprawa zakończyła się sukcesem, jak już widzieliście. Później sobie już na spokojnie spróbuję znaleźć taką śrubkę, ewentualnie ją dopasować. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale ogólnie zobaczcie. Laptop się otwiera i teraz myślę, że jak pokręcimy tutaj tą śrubkę, pomyślę, że będzie ok. Widzicie? Wszystko jest na swoim miejscu. Więc z mojej strony to wszystko. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam. Hej.